Cześć, dzień dobry, witam Was. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć ten filmik. Jest on dla mnie istotny, dlatego że po pierwsze od jakiegoś czasu już planuję zająć się historią Białorusi i popularyzacją jej, w ogóle informowaniem Polaków na ten temat i też żebyśmy wszyscy razem mogli zauważyć, jak historia Białorusi wpłynęła na to, jak ten kraj wygląda dzisiaj. Po drugie, jest to filmik, do którego zrobiłem bardzo dużo researchu, na którym spędziłem chyba najwięcej godzin w swoim życiu, pisząc skrypt, nagrywając, montując i chciałbym się dowiedzieć, czy taki format Wam odpowiada, więc jeśli obejrzycie ten filmik, możecie na końcu, pod koniec napisać mi komentarz na dole na temat, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało i czy w ogóle to ma sens. Co więcej, chciałbym Was poprosić, żebyście po obejrzeniu już tego filmu przeczytali opis. Tam będzie dużo fajnych informacji, ale one nie mają za bardzo sensu przed tym, zanim to obejrzycie. Po drugie, ten filmik to jest pierwsza część z dwuczęściowego, całego większego filmiku na temat II wojny światowej na Białorusi, ponieważ on ogólnie będzie miał ponad 36 minut, prawie 40. W każdym razie zdecydowałem się, że podzielę Wam to na dwa, żebyście mogli bardziej te informacje przyswoić, a nie jako jeden taki natłok. Nie bójcie się, w filmie będzie mało mnie, więc możecie to potraktować też jak podcast i słuchać go sobie do sprzątania, odkurzania, cokolwiek. Także nie przeciągając, mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam na filmik o II wojnie światowej na Białorusi. Mamy rok 1905. Po rewolucji w Rosji car decyduje się wreszcie na powołanie parlamentu, w którym zasiadać mogą przedstawiciele wszystkich narodów pod rządami Petersburga. Jest to też data, która dla wielu narodów staje się początkiem formowania nowoczesnej nacji. Legalizowany jest druk, często nauczanie, czy ogólnie przyjęte propagowanie języka i kultury narodowej na rzecz rosyjskiej, narzucanej od dziesiątek i setek lat miejscowej populacji. Jednym z narodów, które wychodzą w tym czasie z cienia, są Białorusini. Dzięki gazetom Nasza Niwa i Nasza Dola, adresowanych do Białorusinów zamieszkujących tereny od Białegostoku i Wilna po Mohylew i Smoleńsk, duch tego narodu, który od ponad 100 lat nie posiada własnego państwa, budzi się na nowo. Powstają nowe wydawnictwa, teatry, ruchy społeczne i polityczne. Nadzieja pobudzona po 1905 roku trzęsie się jednak w posadach. Najpierw w 1914, gdy wybucha pierwsza wojna światowa, później w 1917, gdy kolejna wojna, tym razem domowa, o panowanie nad narodami Rosji zbiera swoje żniwo, na polsko-bolszewickim konflikcie lat 1918-1921 kończąc. Po tych wydarzeniach Białoruś znajduje się w granicach dwóch nowo powstałych na europejskim kontynencie reżimów. Zachód wchodzi w skład II Rzeczypospolitej, wschód należy do Czerwonego Imperium Mas Robotniczych. Wbrew temu, co może się nam wydawać, Białorusinom w latach 20. żyło się o wiele lepiej po wschodniej stronie. Początkowy zamysł budowy Związku Radzieckiego jako Unii Wielu Narodów z ich własną szeroką autonomią spowodował pojawienie się wielu nowych pisarzy, Białoruskiej Akademii Nauk, do szkół wprowadzono język białoruski, w administracji zatrudniono ludzi stąd, a działacze narodowi mieli swobodę działania, o ile ich postulaty nie przeczyły postulatom ZSRR. Dodatkowo wielu chłopów nie tylko nie straciło ziemi na rzecz państwowych kołchozów, a otrzymało dodatkowe przydziały wraz z likwidacją folwarków. W Polsce tymczasem administracja opierała się głównie na przyjeżdżających z zachodu Polakach, którzy nie znali realiów lokalnej populacji. Szkoły z językiem białoruskim były łącznie 3 na 2 miliony obywateli deklarujących narodowość białoruską. Na 1000 białoruskich dzieci tylko troje ma możliwość nauki po białorusku. Należnego wsparcia nie posiadały również wszelkiego rodzaju instytucje kulturowe. W roku 1926 na fali oburzenia Białorusinów zostaje założona i zyskuje popularność Gromada, partia, do której zapisuje się ponad 100 tysięcy osób. Rok później zostaje ona jednak zdelegalizowana, a jej przywódcy represjonowani i wymienieni z ZSRR jako więźniowie polityczni. Oprócz tego w Polsce prężnie działa nielegalna partia komunistyczna zachodniej Białorusi. W latach 30. tendencja się odwraca. Wraz z procesem rozkułaczania prywatne gospodarstwa, które przed wojną stanowiły 49% produkcji BSSR, są przymusowo kolektywizowane. Sytuacja w Polsce nadal jest beznadziejna, ale to bolszewicy postanawiają się pozbyć każdego, kogo uznają za stosowne. W związku z tym na początku 1930 roku aresztowano 108 osób związanych z oświatą, w tym profesorów Białoruskiej Akademii Nauk, która w czasie Wielkiej Czystki traci 90% swojego składu. Z 238 literatów działających oficjalnie w Białorusi w latach 20. przed II wojną zostaje około 20. Ważne posady w zarządzie BSRS zajmują już Rosjanie, Ukraińcy, przedstawiciele narodów kaukaskich, a Białorusinów w administracji ze świecą szukać.
Represja ruchów narodowych Białorusi ze strony ZSRR, a także brak wsparcia i dążenia asymilacyjne ze strony Polski doprowadzają do tego, że nadzieją dla wielu białoruskich działaczy stają się hitlerowskie Niemcy. Wrzesień 1939 w historiografii Związku Radzieckiego opisywany jest jako wyzwolenie zachodniej Białorusi i Ukrainy. 17 września, dzięki wtargnięciu Armii Czerwonej na ziemię bezbronnej Rzeczypospolitej, udaje się zjednoczyć wschód i zachód Białorusi. Sowiecka propaganda opisuje oczywiście, że ludzie witali nadchodzące wojska radzieckie chlebem i solą, jako wybawicieli przed naciągającą niemiecką nawałą. Aby zatwierdzić nowy reżim i połączenie dwóch części Białorusi, w Białymstoku 5 października ogłoszone zostają wybory do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej. W wyborach 22 października udział bierze 96,7% uprawnionych do głosowania, a nowo wybrane zgromadzenie jednomyślnie opowiada się za wprowadzeniem władzy sowieckiej na Białorusi Zachodniej i dołączeniem jej do BSSR. Nowa Zjednoczona Białoruś w ramach ZSRR to kraj o powierzchni 223 tysięcy km kwadratowych i z 10 milionami mieszkańców. Wraz ze zmianą władzy na zachodniej Białorusi rozpoczyna się czas represji ludzi związanych z polskim dowojennym reżimem, działaczy antykomunistycznych, a ich miejsce zajmują wysłani ze wschodu dygnitariusze sowieccy. W latach 1939-1941 na terenie zachodniej Białorusi i Ukrainy aresztowanych zostaje 14 736 polskich oficerów, policjantów, żandarmów, ludzi związanych z uprzednią polską władzą. Większość z nich skończy życie w Katyniu i innych miejscach kaźni NKWD. 22 czerwca 1941 roku na tereny Białorusi wkracza grupa Armii Centrum, licząca 820 tysięcy żołnierzy. Po stronie radzieckiej na tym odcinku było 672 tysiące żołnierzy, ale Sowieci dysponowali większą liczbą czołgów, 2200 do 1800 i samolotów, 1789 do 1680. Mimo wyrównanej walki, wojna ta była przegrana dla ZSRR przynajmniej na razie. Wpływ na to miało wiele czynników, wśród nich fakt, że wcześniejsze zachodnie umocnienia frontu białoruskiego znajdowały się obecnie ponad 200 km dalej niż granica ZSRR po 1939 roku. Dodatkowo wielka czystka i reorganizacja armii radzieckiej, która trwała od marca 1941, spowodowały faktyczny brak przygotowania na uderzenie. Wojska niemieckie na Białorusi są witane raczej radośnie, zwłaszcza przez tych, kogo zwalczał radziecki aparat władzy. Byłą polską administrację, antykomunistów, kułaków i pozostałych wrogów Sojuza. Żołnierze wychodzili z więzień NKWD i wiwatowali na ulicach na cześć Hitlera, jak pisał sekretarz Brzeskiego Rejonowego Komitetu Komsomołu, ROM. Wielu aparatczyków sowieckich szybko zmieniało strony, aby uchronić swoje stanowiska w administracji, zwłaszcza w regionach włączonych do ZSRR dopiero po 1939 roku. Takie osoby były uznawane przez propagandę radziecką jako wrogowie ludu i byli na celownikach świeżo powstającej partyzantki od samego początku działań. Niemcy prowadzili działania desantowe na tyłach Armii Czerwonej, w związku z czym sekretarz KC KPBB, czyli Komunistycznej Partii Białorusi, Panteleimon Ponomarienka, wydaje następujący rozkaz. Po wykryciu spadochroniarzy nieprzyjacielskich poinformować natychmiast oddział wojska i w żadnym wypadku nie czekać na jego przybycie. Przystąpić do likwidacji, wykorzystując wszystkie rodzaje broni. Widły, piki, topory, szable. Jednym słowem, wydał rozkaz chłopom iść z widłami na czołgi. Tereny zajmowane krok po kroku przez Niemców przechodziły do podziemnej organizacji państwowej. Aparaty NKWD i armii organizowały grupy partyzanckie. Jednak w pierwszych miesiącach ta organizacja nie przynosiła wielkich sukcesów. Rozkazano również postępową ewakuację na wschód dorosłych mężczyzn, zwierząt domowych, traktorów, wyposażenia fabryk. To, czego nie udałoby się wywieźć, nakazano zniszczyć. Te dwa rozkazy wykluczają się nieco. Z jednej strony mężczyźni mieli organizować partyzantkę, z drugiej wyjeżdżać na wschód. Mimo to rozkazy były jasne. Od białoruskich chłopów zależy to, czy uda się powstrzymać armię Hitlera. Partyzantkę zaczęli formować głównie żołnierze, którym udało się uniknąć trafienia do obozów jenieckich. Należy podkreślić, że Związek Radziecki nie był stronnikiem konwencji genewskiej do spraw jeńców wojennych, w związku z czym trafiający do obozu żołnierze radzieccy nie byli traktowani wedle tych dyrektyw. Wielu z nich palono żywcem w obozach, rozstrzeliwano bądź głodzono na śmierć. Niemieckie obozy jenieckie służyły również rekrutowaniu byłych czerwonoarmistów do lokalnych bojówek i oddziałów Wehrmachtu. Jeśli chodzi o stosunek i założenia nowych władz niemieckich wobec Białorusi i jej populacji, nie różniły się one wiele od koncepcji stalinowskiej. Białoruś miała być buforem dla dalszych działań. Jeszcze w 1935 roku Fabian Akińczyc i Władysław Kozłowski zakładają Białoruską Partię Narodowo-Socjalistyczną. Partię, której działacze przez dłuższy czas przewijać się będą na stanowiskach kierowniczych nowych organizacji na okupowanym terytorium. Mimo wielkich nadziei na swego rodzaju samodzielność Białorusi pod nazistowską okupacją, brak takich planów ze strony Niemców widoczny był już od samego początku. Białoruskie terytoria podzielono na cztery strefy. Grodzieńszczyznę i Wołkowysk włączono do okręgu białostockiego III Rzeszy. Polesie od Brześcia po Mozyrz weszło w skład Komisariatu Rzeszy Ukraina. Wschodnia Białoruś z kolei weszła pod zarząd wojskowy.
Jedyną strefą, która miała namiastkę państwowości, była Białoruś Centralna pod zarządem cywilnym. Komisarzem generalnym Białorusi zostaje Wilhelm Kube, człowiek o wątpliwej reputacji wśród członków NSDAP. Kierownictwo SS planowało stworzyć z Białorusi śmietnik dla rasowo i ideologicznie bezwartościowych, czyli Żydów i Słowian, których nie dało się zgermanizować. Według szacunków nazistów około 25% mieszkańców zajętych terenów wykazywało cechy aryjskie. Kolejną postacią, obok Kubego, którą należy tu przedstawić, jest Alfred Rosenberg, minister do spraw podbitych terytoriów wschodnich Rzeszy. Rosenberg był głównym odpowiedzialnym za eksploatację terenów białoruskich i przygotowania ich do przyszłej niemieckiej kolonizacji. Póki co głównym zadaniem dla niemieckiej administracji terytoriów było dostarczanie produktów rolnych na front, a także na tereny III Rzeszy. Już w pierwszych miesiącach okupacji Wilhelm Kube wydał obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci od 7 do 14 roku życia, z wyjątkiem dzieci żydowskich. Edukacja miała odbywać się w języku białoruskim, co z punktu widzenia białoruskich działaczy narodowych było ogromnym plusem i wzmagało nadzieję na powołanie państwa białoruskiego jako sojusznika Rzeszy. Ważnym aspektem była jednak administracja, w której z początku zatrudniano głównie doświadczonych pracą w II Rzeczypospolitej polskich urzędników, którzy przetrwali czystki organizowane przez komunistów po 1939 roku. Policja pomocnicza na terenie Białorusi była wielonarodowa. Tworzyli ją zarówno sprowadzeni tutaj Litwini, Łotysze i Ukraińcy, jak i miejscowi Białorusini i Polacy. Wedle szacunków białoruskich historyków w policji pomocniczej mogło znajdować się około 50 tysięcy miejscowych. System sądownictwa z racji działań wojennych zorganizowany był w sposób bezpośredni. Sędziami zostawali oficerowie, którzy decyzję o rozstrzelaniu mieli podejmować na miejscu, bez procesu. Karą za zabójstwo niemieckiego żołnierza była śmierć od 50 do 100 komunistów. Przy czym warto zauważyć, że komunistą w oczach Niemców mógł zostać każdy, kto wyrażał jakąkolwiek dezaprobatę wobec okupantów. Wspominając o Białorusi pod okupacją niemiecką, należy skupić się na trzech głównych celach nazistów. 1. Produkcja rolna i przemysłowa do wykorzystywania na froncie oraz wysyłania do Rzeszy. 2. Powolna eksterminacja ludności, zaczynając od Żydów i Cyganów, aż po palenie wiosek i docelowo wysiedlanie ludności na Syberię oraz transport najbardziej aryjskich elementów w charakterze taniej siły roboczej do Niemiec. 3. Celem, niekoniecznie planowanym na początku, było likwidowanie partyzantki komunistycznej. Ze względu na krajobraz kraju, bagna, lasy, puszcze, był to teren ciężki do opanowania na stałe. Jednocześnie będąc atrakcyjnym terenem dla różnorakich band, które mogły znajdować bezpieczne schronienie, korzystając z darów przyrody. Ten cel w pewnym momencie weźmie górę nad pozostałymi i przyczyni się do tragedii setek tysięcy ludzi, w tym cywili. Ta tragedia rozpoczęła się wraz z początkiem działań SS na terenie Białorusi. Pod pretekstem walki z komunistycznym podziemiem wojska dowodzone przez generała Ericha von Dembacha-Zelewskiego miały za zadanie likwidację wszystkich niebezpiecznych elementów bez zważania na środki. Tylko przez pierwsze półtorej roku okupacji zlikwidowano 135 tysięcy tzw. podejrzanych. Od listopada 1942 do marca 1943 wedle danych przekazanych Kubemu przez koordynatora działań SS na terenie Białorusi Kurta von Gottberga zlikwidowano 9432 partyzantów, 12946 osób podejrzanych o przynależność do bandy, rozstrzelano 11 tysięcy Żydów, a do niewoli wysłano 3589 osób. Porażają również szczegółowe dane odnośnie ilości skonfiskowanych zwierząt gospodarskich. Kolejno 22 tysiące krów, 2372 świnie, 15373 owce. Palenie wiosek odbywało się głównie z dwóch powodów. Pierwszy – rzekoma współpraca z partyzantką sowiecką. Drugi – niedostarczanie wyznaczonych kontyngentów żywności i zwierząt gospodarskich. Przed akcją pacyfikacyjną okrążano wioskę z każdej strony, zamykano ją na świat, później zbierano wszystkich ludzi na ulicy, przeliczano i zaganiano do budynku. Najczęściej była to duża stodoła, cerkiew, szkoła bądź inny budynek użytku publicznego. Rozstrzeliwanie zaczęło się o 9, zakończyło o 18. Rozstrzelano 705 osób, w tym mężczyzn 203, kobiet 372, dzieci 130. Zabrano koni 45, bydła rogatego 250, cieląt 65, świń 450, owiec 300. Zużyto naboi karabinowych 786, naboi do automatów 2496. Strat własnych nie było. Okrucieństwo miało być formą powstrzymania ludności przed jakąkolwiek współpracą z partyzantami. Był to element szerokiej wojny psychologicznej stosowanej na Białorusinach, obok propagandy stwarzania białoruskich organizacji czy publicznych egzekucji. Sprawa nie była jednak tak prosta, gdyż w momencie, gdy na noc znikali z ulic niemieccy oficerowie bądź policja pomocnicza, pojawiali się radzieccy partyzanci mający ten sam cel – powstrzymać mieszkańców wiosek od współpracy z wrogiem. Doprowadzało to do smutnych sytuacji, gdy jednocześnie gospodarstwa były zmuszane do zaopatrywania armii niemieckiej
w określonej ilości towarów pod groźbą kary śmierci, a także obserwowali, jak ich zwierzęta i zapasy są rozkradane przez partyzantów pod osłoną nocy i pod lufami karabinów. Doprowadzało to do bezpośredniego biednienia białoruskich chłopów poszkodowanych poprzednimi dwoma dekadami kolektywizacji, którzy w wyniku nie uważali ani Niemców za swoich wybawicieli, ani Sowietów za kogoś, czyja władza miałaby tu powrócić i zagwarantować im lepsze życie. Białoruski chłop owoce swojej pracy oddawał podwójnie. Rano Niemcom, wieczorem partyzantom. Wszystko to za wątpliwą cenę odroczenia kary śmierci. Jeśli chodzi o niemiecką propagandę na Białorusi, zasługuje ona na oddzielny filmik. Tutaj zarysuję tylko problem. Od samego początku okupacji Niemcy wykorzystywali naiwność białoruskich działaczy narodowych i fakt, że byli oni spragnieni prawdziwej narodowej narracji. W związku z tym, obok wspomnianej wcześniej przymusowej edukacji po białorusku, zaczęto odgrywać białoruskie spektakle, pokazywać tłumaczone niemieckie filmy propagandowe, wydawać gazety w języku białoruskim, czy rozwieszać plakaty o walce z sowieckim ciemiężycielem u boku niezwyciężonych Niemiec. Wielu poetów i naukowców również dołączyło do nazistowskiej machiny propagandowej, pisząc i publikując wiersze i prace o charakterze nacjonalistycznym. Jednocześnie wywożono do Niemiec wszelkie cenne dzieła sztuki, meble, porcelanę, wszystko co przedstawiało jakąś wartość. Zniszczono również dobytek Białoruskiej Akademii Nauk i Biblioteki Państwowej, w tym bezcenne egzemplarze statutów litewskich i Biblii Franciszka Skaryny, pierwszych zabytków białoruskiego piśmiennictwa. O trudnościach pracy propagandzistów i bezsilności wobec dwojakiej polityki okupanta pisał w sprawozdaniu kierownik oddziału propagandy Generalnego Komisariatu Białorusi Hans Joachim Schröter. Nie powiem nic nowego tym, że Białorusinowi stało się wiadomym, że powinien więcej pracować, ale w zamian otrzyma mniej jedzenia, że zmuszony jest ponosić ogromne wydatki, aby cokolwiek kupić przy niemieckim reżimie. Kiedy wreszcie chłop uradowany likwidacją kołchozów otrzymał wolność, a zabierają mu ostatnią krowę jeszcze z czasów stalinowskich, to bardzo trudno jest zajmować się propagandą. Kiedy słyszy się, że jakiś Białorusin, który przyjechał 100 km z przyfrontowego obwodu, aby pracować pod władzą niemiecką, pomagać Niemcom, kierować wioską, został rozstrzelany tylko dlatego, że w jednym z domów został zabity Niemiec, kiedy w kinach na rozkaz władz widzów zabierają z sali i wysyłają do Rzeszy, gdy miejscowemu kierownikowi potrzebny jest ktoś do usuwania śniegu, kto każe okrążyć szkołę wojskiem i wygania uczniów do pracy, a ci wyskakują przez okna i biegną do lasu, wtedy nie pomaga nawet najlepsza propaganda.